Trzymając się chronologii zdarzeń, co wydarzyło się w pierwszej połowie? Bielszczanki były przemotywowane, czy wręcz przeciwnie? Myślę, że w poczynaniach dzisiaj mojej drużyny było widać duże, nawet nie przemotywowanie, stres związany z rangą tego spotkania. Wszyscy wiedzieliśmy, że możemy dzisiaj dużo zyskać, wygrywając to domowe spotkanie. No i myślę, że ta presja tego wyniku, tego domowego celu albo możliwości osiągnięcia celu mocno nas paraliżowała i to aż nad wyraz widoczne było w naszych zachowaniach na boisku. Ale to Olsztynianki przystępowały do tego meczu z przysłowiowym nożem na gardle, przegrywając w Bielsku-Białej czy nawet remisując, de facto spadały do pierwszej ligi. Zgadza się, no i niestety tutaj mimo tego, że udało nam się dobrze wejść w drugą połowę, szybko doprowadzić do wyrównania, uważam, że piłkę meczową mieliśmy my w końcówce spotkania Easter Sunday w sytuacji sam na sam. Myślę, że gdyby trafiła, to mecz by się już zakończył naszym zwycięstwem. Błąd, rzut wolny sprokurowany po naszym błędzie dał dzisiaj Olsztynankom wygraną. Na pewno nadaje to dużego kolorytu przed ostatnimi dwoma kolejkami tej zmagań w Ekstralidze. No właśnie, sytuacja w dolnej części Ekstraligi zrobiła się cokolwiek skomplikowana, także przy udziale rekordzistek. Nad czym tu pracować przez najbliższe tygodnie? Nad głowami? Czy nad elementami, nie wiem, techniki, taktyki? Myślę, że jeżeli chodzi o elementy techniki, taktyki, to nie zapominamy, bo utrwalamy to w każdym mikrocyklu treningowym. Natomiast tutaj ten aspekt mentalny na pewno ma kolosalne znaczenie, czego dowodem dzisiejsze spotkanie. Mecz w Łęcznej jawi się jako konfrontacja niemal o wszystko. Tak, to spotkanie z Pogonią Szczecin to są spotkania, w których na pewno będziemy musieli stanąć na wysokości zadania, jeżeli chcemy kontynuować naszą przygodę na tym poziomie rozgrywkowym. To teraz pytanie, jakie często padało na trybunach w trakcie spotkania. Co się stało z rekordzistkami od konfrontacji z GKS-em Katowice? Także w sferze mentalnej. Może zbyt szybko uwierzyliśmy w siebie, że jesteśmy już na tyle mocni, że możemy rywalizować z każdym w tej lidze, albo na pewno te spotkania bezpośrednio z drużyną UJ-u Kraków, z drużyną ze Stomilu pokazują, że no, cały czas zbieramy to doświadczenie, którego posiadamy mało i te starcia mają trochę inny przebieg. Wiadomo, że w spotkaniu z Katowicami to my bardziej byliśmy nastawieni na funkcjonowanie w obronie. Tutaj trzeba było częściej operować piłką, natomiast myślę, że taką puentą tego spotkania jest to jednak, że ta presja nas dzisiaj mocno paraliżowała, stąd te poczynania były tak nerwowe i chaotyczne. Dzięki za rozmowę. Bardzo dziękuję.